Następnego dnia, koło południa, chłopcy powrócili pod uschnięte drzewo, aby zabrać narzędzia. Tomegasz się palił, żeby jak najprędzej pójść do nawiedzonego domu. Zapał haka był dużo mniejszy. Nagle zawołał. Czekaj no, Tomek, wiesz jaki dzisiaj jest dzień? Tomek przebiegł w myślach dni tygodnia i z przerażeniem spojrzał na haka. O kurczę, zupełnie mi to wyleciało z głowy. A, mnie też. Dopiero w tej chwili przypomniałem sobie, że dzisiaj jest piątek. A niech to diabli wezmą. Człowiek nigdy nie może być dość ostrożny. Ładnie byśmy się wpakowali, nie ma co mówić. Mogliśmy? Powiedz raczej, wpadliśmy na całego. Przecież piątek to pechowy dzień. Sam o tym wiem. Nie myśl, że ty pierwszy zrobiłeś to odkrycie. O, wcale tego nie powiedziałem. Mówiłem coś takiego? No właśnie. A zresztą, pomijając piątek, miałem dziś nocy okropny sen. Śniły mi się szczury. Poważnie? To oznacza zmartwienie. Gryzły się? Nie. O, chwała Bogu. Jeśli się nie gryzą, to znaczy, że zmartwienie dopiero gdzieś za nami chodzi. Tylko trzeba uważać, bo a może jeszcze się z tego wywinąć. W każdym razie chwilowo dajemy spokój naszej sprawie. Możemy się fajnie zabawić. Znasz Robin Hooda? Nie. A kto to jest? To był jeden z największych i najszlachetniejszych mężów, jacy w ogóle żyli w Anglii. Był zbójcą. Świetnie. Ja też chciałbym być zbójcą. A kogo on załatwił? Tylko szeryfów, biskupów, bogaczy, królów i innych takich. Ale biedaków nigdy nie zaczepiał. Kochał ich i zawsze uczciwie dzielił się z nimi łupami. Klawy gość. No jasne, to był wzór cnót rycerskich. Dzisiaj nie ma już takich ludzi na świecie, możesz mi wierzyć. Jak mu jedną rękę związali na plecach, to i tak drugą mógł każdego pokonać, a strzałą ze swojego cisowego łuku trafiał w monetę na kilometr. A co to jest cisowy łuk? No, nie wiem, po prostu jakiś łuk. Ale zdarzyło się, że przypadkiem nie trafił w sam środek monety, tylko trochę z boku. To siadał i klął. Więc zabawimy się w Robin Hooda. To kapitalna zabawa. Ja cię nauczę. Przez całe popołudnie bawili się w Robin Hooda. Od czasu do czasu posyłając tęskne spojrzenia w stronę nawiedzonego domu, robiąc krótkie uwagi o planach na następny dzień. Gdy słońce poczęło się już chylić ku zachodowi, ruszyli do domu, przeskakując dla zabawy długie cienie drzew. W sobotę zaraz po obiedzie zjawili się przy szarym drzewie. Zapalili fajki, pogadali w cieniu, a potem pogrzebali trochę w wykopanej jamie. Robili to bez przekonania, ale Tomek powiedział, że ludzie często porzucają robotę, gdy ledwie kilka centymetrów dzieliło ich od skarbu. Potem przychodził ktoś inny i jednym pchnięciem łopaty zagarniał wszystko. Jednak i tym razem nie mieli szczęścia. Wzięli więc narzędzia na plecy i odeszli z czystym sumieniem, że uczciwie zrobili wszystko, co należało do obowiązków prawdziwych poszukiwaczy skarbów. Stanęli przed nawiedzonym domem. W martwej ciszy, jaka tu panowała pod prażącymi promieniami słońca, była jakaś groza i niesamowitość. Samotność i opuszczenie tego strasznego miejsca działały tak przygnębiająco, że chłopcy przez chwilę nie mieli odwagi wejść do środka. Potem na kolanach podkradli się do drzwi i z drżeniem serca zajrzeli do wnętrza. Zobaczyli pokój bez podłogi, zarośnięty zielskiem. Ściany odarte z tynku, resztki pieca, puste otwory okienne, rozwalone schody i wszechobecną pajęczynę. Weszli ostrożnie, na palcach, z zapartym oddechem. Mówili szeptem, łowiąc uszami najmniejsze szmery. Napięte mięśnie przygotowane były na pierwszy sygnał do ucieczki. Szybko jednak oswoili się z sytuacją i pozbyli strachu. Z wielkim zainteresowaniem dokładnie obejrzeli pokój, zachwyceni i zadziwieni własną odwagą, potem postanowili zajrzeć na górę. Oznaczało to odcięcie sobie drogi powrotu, ale pokrzepiając się wzajemnie na duchu, rzucili narzędzia w kąt i weszli po rozwalonych schodach na górę. Ujrzeli tam taką samą ruinę jak na dole. W rogu odkryli komórkę. Wyglądała bardzo tajemniczo i obiecująco,
ale sprawiła im zawód, bo była pusta. Odwaga wróciła im w całej pełni. Właśnie postanowili zejść na dół i wziąć się do pracy, gdy nagle... Pst! Tomek ostrzegł. Co takiego? Szepnął Hak, pobladły ze strachu. Słyszysz? Tak! Jezu, uciekajmy! Cicho! Nie ruszaj się! Właśnie dochodzą do drzwi! Chłopcy rzucili się na podłogę, przytknęli oczy do szpar pomiędzy deskami i leżeli tak w śmiertelnym strachu. Stanęli? Nie, idą dalej. Już są. Ani słowa. Boże, chciałbym być daleko stąd. Weszło dwóch mężczyzn. Obaj chłopcy poznali starego, głuchoniemego Hiszpana, który dawno temu pojawił się w mieście. Ale drugiego nigdy przedtem nie widzieli. Drugi był to jakiś obszarpany, brudny, rozczochrany drab o odpychającym wyrazie twarzy. Hiszpan miał na sobie szeroką pelerynę, długie, białe, skundlone włosy. Przykrywał mu stary, rozłożysty kapelusz. Oczy osłaniały wielkie, zielone okulary. Szczeciniasta broda była od dawna niestrzyżona. Gdy wchodzili, drugi mówił coś ściszonym głosem. Potem usiedli na ziemi twarzą do drzwi, oparli się plecami o ścianę. Drugi mówił dalej. Stawał się przy tym bardziej pewny siebie i nie ściszał głosu. Nie. Zastanowiłem się dobrze i nie piszę się na to. To niebezpieczna sprawa. Niebezpieczna. Warknął głuchoniemy Hiszpan ku ogromnemu zdumieniu chłopców. Jesteś zwykłym tchórzem. Na ten głos chłopcy zmartwieli z przerażenia. Poznali go. To był półindianin Joe. Jakiś czas na dole panowała cisza, a potem odezwał się Joe. Nie ma chyba bardziej niebezpiecznej rzeczy niż to, co teraz zrobiłem w mieście. I nic się nie wydało. To było co innego. Nad rzeką i żadnego domu w pobliżu. Zresztą jak się mogło wydać, jeśli nic nam z tego nie wyszło? Nie podoba mi się, że przychodzimy tu w biały dzień. Ktoś nas zobaczy i w końcu się połapią. Wiem. Ale po tamtej robocie nie było lepszego miejsca na kryjówkę niż ta chałupa. Fakt, że trzeba się wynieść z tej budy. Chciałem to zrobić już wczoraj, ale nie mogłem, bo te cholerne chłopaczyska bawiły się na wzgórzu i ciągle się tu gapiły. Cholerne chłopaczyska zadrżały na te słowa. Pomyśleli, jakie mieli szczęście, że przypomnieli sobie o piątku i postanowili zaczekać do następnego dnia. W duchu żałowali, że nie czekali jeszcze cały rok. Obaj mężczyźni wydobyli przyniesione ze sobą jedzenie i w milczeniu zabrali się do posiłku. Po jakimś czasie odezwał się Indianin. Słuchaj, bracie. Pójdziesz teraz nad rzekę, tam skąd przyszedłeś, i będziesz czekał, aż dam ci znać. Ja jeszcze raz spróbuję dostać się do miasta i rozejrzę się trochę. Do tej niebezpiecznej roboty weźmiemy się później. Najpierw muszę wybadać szanse i poczekać na odpowiedni moment. A potem do Teksasu. Razem damy radę. Na tym stanęło. Po chwili zaczęli ziewać i Joe powiedział... Spać mi się chce jak diabli. Teraz twoja kolej. Na czuwanie. Zaszył się w zielsko i wkrótce zaczął pochrapywać. Towarzysz trącił go kilka razy w ramię. Chrapanie ustało. Niebawem wartownik także zaczął kiwać się i głowa opadała mu coraz niżej i niżej. A po chwili obaj chrapali w najlepsze. Chłopcy odetchnęli z ulgą. Tomek szepnął. Teraz chodźmy.
Nie mogę. Dostałbym zawału serca, gdyby się obudzili. Tomek parł do przodu. Hak! Ciągnął w tył. Wreszcie Tomek wolno i ostrożnie podniósł się sam. Ale ledwo zrobił pierwszy krok, przegniła podłoga, zaskrzypiała tak przeraźliwie, że padł plackiem na wpół żywy ze strachu. Drugi raz już nie próbował. Leżeli, licząc w lokące się minuty, aż wreszcie zaczęło im się zdawać, że czas stanął w miejscu, a nawet wieczność zdążyła posiwieć. Wreszcie z ogromną radością zobaczyli, że słońce jednak zmierza ku zachodowi. Jedno chrapanie ustało. Joe wstał, potoczył dookoła zaspanym wzrokiem, skrzywił się pogardliwie na widok towarzysza śpiącego z głową na kolanach, trącił go i powiedział: Oj, hej, hej, dobry z ciebie wartownik. Całe szczęście, że nic się nie stało. A, do kata. Naprawdę spałem? No, owszem, a teraz porę w drogę. No, co robimy zresztą, forsy? Nie wiem. Najlepiej. Najlepiej zostawić ją tutaj. Jak zawsze. Nie ma sensu włóczyć się z tym, dopóki nie wyniesiemy się całkiem na południe. 650 sztuk srebra. Jest co dźwigać. No dobra, w takim razie trzeba będzie przyjść tu jeszcze raz. Najlepiej w nocy, tak będzie bezpieczniej. Oj, no dobrze, wiesz co? Nie wiadomo, ile czasu upłynie, zanim nadejdzie odpowiednia chwila do wykonania naszego planu. A to nie jest najlepsze miejsce na przechowywanie pieniędzy. Tym razem trzeba je zakopać i to dość głęboko. Racja, odparł kompan Joe'ego. Podszedł do komina. Klęknął, wyjął cegłę z drugiej strony paleniska i wydobył woreczek, który dźwięcznie zabrzęczał. Wyniął z niego 30 czy 40 dolarów dla siebie, tyle samo dla Indianina, i oddał mu woreczek. Joe klęknął w progu i zaczął grzebać swoim nożem potężnym w ziemi. Chłopcy w jednej chwili zapomnieli o strachu i o swoim fatalnym położeniu. Z błyszczącymi oczyma śledzili każdy ruch Indianina. Co za nieprawdopodobne szczęście. Jego ogrom przechodził ich najśmielsze marzenia. 600 dolarów to była suma, która sześciu chłopców mogła uczynić prawdziwymi bogaczami. Co za piękne widoki dla poszukiwaczy skarbów. Już nie trzeba szukać miejsca do kopania. Raz po raz trącali się łokciami w niemym porozumieniu. Czy teraz nie cieszysz się, że tutaj jesteś? Ejże! Nóż Joe'ego uderzył w coś twardego i zwołał. Jakaś stara deska. Nie, nie, to chyba skrzynia. Chodź no tutaj, pomóż mi ją wyjąć. No, zobaczymy, co tam jest, no. No zaraz, zaczekaj, no. Niech sięgnął ręką. Dziurę w skrzyni. Chłopie, to są pieniądze. Obaj z uwagą oglądali garść wydobytych monet. Były złote. Chłopcy na górze byli nie mniej przejęci i zachwyceni niż bandyci na dole. Kompan Joe'ego odezwał się pierwszy. Z tym poradzimy sobie szybko. Za piecem leży jakaś łopata. Przed chwilą ją tam widziałem. Skoczył i przyniósł porzucone narzędzia chłopców. Joe wziął łopatę, obejrzał ją uważnie, pokręcił głową, mruknął coś do siebie i zabrał się do roboty. Wkrótce skrzynia była na wierzchu. Niezbyt wielka, okuta żelazem. Musiała być kiedyś bardzo mocna, zanim czas ją nadwątlił. Przez chwilę oglądali skarb w niemym zachwycie. Człowieku, tu są grube tysiące. Podobno banda Murella grasowała tu kiedyś przez jedno lato, zauważył jego kompan. Ja wiem o tym. Zdaje się, że to ich robota. Teraz nie musisz ich już zawracać sobie głowy tamtą sprawą. A, nie znasz mnie. Zresztą nie wiesz, co tak naprawdę chodzi w tej sprawie. Wcale nie o rabunek. To ma być szansa. Potrzebuję do tego
twojej pomocy. Gdy się z tym załatwimy, wtedy jazda do Teksasu. No, wracaj do domu, do swojej i starej i bachorów i czekaj tylko na mój znak. Niech i tak będzie. A co z tym zrobimy? Zakopiemy z powrotem? Oj tak. Nie. To diabła nie. Omal nie zapomniałem. Na tej łopacie była świeża krew. Świeża ziemia. Ziemia? Chłopcy umierają ze strachu. Oj, w ogóle, co tutaj robi motyka i łopata? No kto to przyniósł? Widziałeś coś albo słyszałeś? Zakopać, żeby tu wrócili, zobaczyli świeżą ziemię? Nie, nie ma głupich. Zabierzemy to do mojej kryjówki. No tak, rzeczywiście. Sam mogłem na to wpaść. Masz na myśli numer pierwszy? Nie, numer drugi. Pod krzyżem. Pierwszy jest niebezpieczny, za dużo ludzi tam się kręci. W porządku. Hej, już się ściemnia, możemy stąd iść. Półindianin wstał i kolejno obszedł wszystkie okna, wyglądając ostrożnie na zewnątrz i oceniając sytuację. Nagle powiedział. Niech i tak będzie. Kto mógł przynieść tutaj te narzędzia? Może ktoś jest na górze? Chłopcy zamarli z przerażenia. Mieszaniec wziął nóż, przez chwilę stał niezdecydowany i skierował się w stronę schodów. Chłopcom przyszła na myśl komórka, ale ze strachu nogi odmówiły im posłuszeństwa. Joe szedł powoli po skrzypiących schodach. Sytuacja stawała się rozpaczliwa. Pod wpływem grozy położenia chłopcy odzyskali naraz siły i już mieli skoczyć do komórki, gdy nagle trach! Rozległ się trzask zbutwiałych desek. I Joe znalazł się na ziemi wśród szczątków zawalonych schodów. Pozbierał się, klnąc, na czym świat stoi. Jakiego diabła tam się pchasz? Powiedział lekceważąco jego kompan. Jeśli nawet ktoś tam jest, to niech sobie tam siedzi do samej śmierci. Albo niech teraz skacze i skręci kark. Co nam do tego? Za 15 minut będzie już zupełnie ciemno. Niech sobie idzie za nami, jeśli ma ochotę. Proszę bardzo. Zresztą jestem przekonany, że ten, kto zostawił te narzędzia, kiedyś nas zobaczył. Pomyślał, że to duchy albo diabły i wiał stąd, aż się za nim kurzyło. Joe mruczał jeszcze gniewnie, ale przyznał, że resztki dnia trzeba wykorzystać na przygotowanie się do drogi. W kilka chwil potem wymknęli się z domu i pod osłoną mroku podnieśli skrzynię ku rzece. Tomek i Huck podnieśli się, bladzi jeszcze ze strachu i z ogromną ulgą przez szpary w ścianach patrzyli za odchodzącymi. Nie mieli najmniejszego zamiaru iść za nimi. Byli szczęśliwi, że udało im się cało wyjść z tej przygody. Z niemałym trudem zeszli na dół i popędzili do miasta. Nie mówili wiele, za to porządnie wściekali się na samych siebie. Mieć takiego pecha. Gdyby nie te przeklęte narzędzia, Joe nic by nie podejrzewał. Ukryłby złoto i srebrno tam, gdzie przedtem. Zająłby się załatwianiem swojej zemsty, a przez ten czas skarb dyskretnie by się ulotnił. Ach, co za pech z tymi narzędziami. Postanowili mieć Hiszpana na oku, gdyby pokazał się w mieście. Przysięgli sobie, że pójdą za nim pod numer drugi, choćby do samego piekła. Naraz przerażające podejrzenie przeszyło mózg Tomka. Zemsta Huck? Chyba nie. Co on mógł mieć na myśli? Chyba nie nas. Oj, chyba nie. Pod Huckiem ugięły się kolana. Zastanawiali się nad tym przez całą drogę. Kiedy wchodzili do miasta, byli już zgodni co do tego, że Indianin prawdopodobnie myślał o kimś innym. Zaś w najgorszym razie chodziło mu tylko o Tomka. Bo to właśnie on zeznawał w sądzie.
Tomek wcale nie poczuł się pocieszony tą myślą, że jedynie jemu grozi niebezpieczeństwo. Uważał, że o wiele większą pociechą byłoby mieć w niebezpieczeństwie jakieś towarzystwo.